Rozpoczynamy dzisiaj cykl programów pod wspólnym tytułem Najmłodsi Naukowcy. Chcemy w nich prezentować rozmaite pomysły, które mogą w jakiś sposób przybliżyć młodym ludziom współczesną naukę. Żyjemy bowiem w świecie, w którym gwałtowny rozwój technologii powoduje, że dystans między profesjonalną nauką a tym, co może naukowiec amator, co może uczeń w szkole, stale się powiększa. Dzisiaj nauka, zwłaszcza te eksperymenty wiodące, są przygotowywane przez wiele lat, kosztują bardzo dużo pieniędzy i zaangażowane jest w nich setki, czasem nawet tysiące ludzi. Astronomia była dotychczas w dość uprzywilejowanej pozycji, dlatego że nawet nie posiadając żadnego sprzętu, można obserwować niebo i dostrzegać różne interesujące zjawiska. Wielu amatorów prowadziło badania, z których nawet profesjonalni astronomowie mieli pożytek. Najlepszym przykładem są tu chyba obserwacje gwiazd zmiennych. Profesjonaliści po prostu nie mają czasu, żeby wszystkie ciekawe obiekty na niebie badać systematycznie. I to zawsze było szansą dla amatorów, którzy mogli te obiekty badać. Obserwacje te były zbierane i dostarczane profesjonalnym astronomom. Dzisiaj, żeby dać szansę młodzieży uczestniczenia w tego typu badaniach, przygotowujemy dwa projekty. Pierwszy z nich to jest projekt Hands-on Universe, prowadzony przez Uniwersytet w Berkeley. Polega on na tym, że dane z profesjonalnych teleskopów są udostępniane uczniom i uczniowie sami mogą robić analizę tych zdjęć. Właśnie badać gwiazdy zmienne, poszukiwać supernowych w odległych galaktykach, odkrywać komety. Po prostu dostają oni porcje danych zebranych przez zawodowych astronomów i sami mogą przeprowadzić ich analizę. O tym będziemy mówili w jednym z następnych programów. Dzisiaj natomiast chcieliśmy przedstawić propozycję zrobienia czegoś naprawdę własnymi rękami i wykorzystania tanich kamer CCD do samodzielnych obserwacji astronomicznych, a następnie do analizy tych danych. Kamery CCD są dzisiaj niemalże symbolem profesjonalizmu w astronomii, ale nawet takie amatorskie, zaprojektowane specjalnie do celów amatorskiej astronomii, kosztują niestety rzędu $1000, może nawet więcej. Dlatego, jeżeli chcemy prowadzić obserwacje astronomiczne za pomocą kamer CCD, musimy poszukać jakichś tańszych urządzeń. Na szczęście przychodzi nam tu z pomocą postęp techniczny i dzisiaj w coraz większej liczbie urządzeń powszechnego użytku możemy znaleźć sensory CCD. Są to kamery cyfrowe, cyfrowe aparaty fotograficzne i wreszcie kamery internetowe, czasem zwane popularnie webcamami. O takich właśnie kamerach będziemy mówili dzisiaj. Powiemy sobie, jak takie kamery można wykorzystać w astronomii amatorskiej. Co taką kamerą można zrobić? Jeżeli przykręcimy ją do teleskopu, to możemy robić piękne zdjęcia powierzchni Księżyca, planet. Jeżeli przykręcimy ją do obiektywu aparatu fotograficznego, wtedy możemy fotografować gwiazdy, możemy nawet mierzyć jasności gwiazd i w ten sposób badać krzywe zmian blasku gwiazd zmiennych. Opowiemy teraz, jak zrobić własne obserwatorium astronomiczne wyposażone w kamerę cyfrową. Pokażemy najpierw, jak taką kamerę możemy przymocować do teleskopu. Ja tutaj pokazuję akurat kamerę Vesta Pro Philipsa i są to kamery chyba najbardziej popularne wśród miłośników astronomii, ale nadaje się do tego w zasadzie każda kamera wyposażona w sensor CCD. I tu uwaga, należy dokładnie zapoznać się ze specyfikacją techniczną przed zakupem, żeby nie kupić kamery wyposażonej w sensor CMOS. CMOSy są tańsze, ale niestety dużo mniej czułe i w praktyce nie nadają się do astronomii. A czasem zmiana nawet jednej literki w nazwie kamery u danego producenta może oznaczać, że on zastosował tutaj już nie sensor CCD, tylko CMOS.
Cenną zaletą tych kamer jest to, że mają one obiektyw, który jest łatwo wykręcić. Proszę bardzo. To jest dość nietypowy gwint i żeby następnie taką kamerę można było zamontować do teleskopu, musimy posłużyć się specjalną złączką, ale takie złączki są już dostępne w sprzedaży, kosztują 35 zł. I taką złączkę wkręcamy teraz w miejsce obiektywu kamery, a następnie umieszczamy w ognisku głównym teleskopu, czyli po prostu przymocowujemy do jego tubusa, wkładamy w odpowiedni otwór i kontrujemy specjalnymi wkrętami. I już, kamera gotowa jest do obserwacji. Ten teleskop jest dosyć duży i nie każdy może taki posiada, ale możemy też wykorzystać mniejsze teleskopy. Tutaj mamy przykład dużo mniejszego amatorskiego teleskopu. On również jest wyposażony w interfejs tego samego typu, dlatego możemy wziąć kamerę, może poproszę, i przymocować także tutaj. On ma taki sam standardowy interfejs astronomiczny 1¼ cala. Także za pomocą takiej samej złączki możemy tutaj przymocować kamerę. Ale nie martwmy się, jeżeli nie posiadamy żadnego teleskopu, bo najciekawsze rzeczy okazuje się, że można robić zwykłym obiektywem od starego aparatu fotograficznego. Mamy tutaj obiektyw od aparatu Zenit, który pewnie wielu z nas posiada. Jeżeli nie, to w komisie nawet za 30 zł można już taki kupić. I spróbujemy teraz podłączyć kamerę do takiego właśnie obiektywu. W tym celu musimy odłączyć od naszego teleskopu i wykręcić złączkę. Natomiast do obiektywu fotograficznego będziemy stosowali nieco inną złączkę. Również są dostępne w sprzedaży w cenie także jedynie 35 zł. Bardzo dobrze, a następnie przykręcamy do kamery. Ostrożnie, dlatego że ten gwint jest w kamerze jest dosyć słaby, to jest dość miękkie aluminium. Jeżeli stosujemy tak krótkie ogniskowe, jaką ma ten obiektyw, około 50 mm i krótkie czasy naświetlania, jakie są dostępne w tych kamerach, maksymalnie do 1/5 sekundy, to okazuje się, że niepotrzebny nam jest ruchomy montaż. Wystarczy użyć zwykłego statywu fotograficznego. O, choćby takiego jak ten, który tutaj mamy. I właśnie do niego możemy taką kamerę przymocować. Proszę bardzo. To jest kolejna zaleta kamer Vesta, że mają one standardowy gwint fotograficzny i można je przymocować praktycznie do każdego statywu fotograficznego. Tak, przykręcone i teraz mocujemy. Bardzo dobrze. Kamera gotowa do obserwacji. Ostatnim elementem naszego obserwatorium astronomicznego będzie komputer, dlatego że ta kamera sama nie potrafi zapamiętywać zdjęć. Możemy je rejestrować na komputerze, ale wbrew pozorom nie jest to jej wada, tylko zaleta. Aparaty cyfrowe, które posiadają zwykle wbudowaną pamięć, pozwalają na zarejestrowanie najwyżej kilkudziesięciu klatek. Natomiast na dysku komputerowym możemy zarejestrować ich znacznie więcej, z większą zdolnością rozdzielczą i to będziemy wykorzystywać. Komputer nie musi być bardzo potężny. Istotne jest, żeby był wyposażony w złącze USB, dlatego że w tego typu złącze właśnie wyposażona jest większość współczesnych kamer internetowych. Podłączamy kamerę do komputera i nasze obserwatorium gotowe. Jeżeli mamy starszy model komputera, który nie jest wyposażony w złącze USB, to można dokupić specjalną kartę PCI z takim właśnie złączem w cenie poniżej 100 zł bodajże. Potrzebne nam będzie jeszcze oprogramowanie do rejestracji obrazów i do ich analizy. Na szczęście dużo tego typu oprogramowania można znaleźć w internecie i za darmo ściągnąć.
na swojej stronie internetowej ccdastronet.pl zebrałem wiele linków do tego właśnie użytecznego oprogramowania. Jeżeli chodzi o rejestrację, to szczególnie polecam tutaj program K3 CCD Tools, natomiast do analizy program Iris. Jeżeli mamy już skompletowane całe laboratorium, to co mamy robić dalej? Szczególnie polecałbym obserwację gwiazd zmiennych. To bardzo wdzięczny temat, dlatego że właśnie profesjonalni astronomowie nie są w stanie śledzić wszystkich gwiazd zmiennych na niebie i będą bardzo wdzięczni za dostarczenie im takich obserwacji. A poza tym samemu przy tej okazji można się bardzo wiele nauczyć. Listę gwiazd, które warto obserwować, można znaleźć na stronach internetowych, o których wspominałem, ccdastronet.pl. Są tam linki do takich miejsc, gdzie takie listy ciekawych gwiazd się znajdują. A następnie swoje obserwacje można, już po nabraniu pewnej wprawy, przesyłać do takiego międzynarodowego towarzystwa AFSO, które zajmuje się zbieraniem tego typu właśnie danych amatorskich i przesyłaniem ich, udostępnianiem ich astronomom profesjonalnym. Inną bardzo ciekawą zabawą, choć wymagającą trochę szczęścia, jest poszukiwanie gwiazd nowych. W ubiegłym roku zaobserwowano 8 wybuchów gwiazd nowych w naszej galaktyce, a aż 5 z nich miało wielkość gwiazdową jaśniejszą niż 8 magnitudo, a w związku z tym były znakomicie w zasięgu tego typu urządzenia. Ciekawe jest, że 2 z nich odkrył amator astronom posługujący się wyłącznie lornetką. Tutaj mamy do dyspozycji sprzęt w zasadzie potężniejszy, a jeszcze możemy wspomagać się programami komputerowymi, które nam automatycznie porównują gwiazdy z katalogami. Także średnio co 1,5 miesiąca w naszej galaktyce pojawia się taka gwiazda nowa, którą można zaobserwować i czeka na swoich odkrywców. Tajemnica sukcesu uzyskiwania ciekawych zdjęć astronomicznych tak prostym sprzętem polega na ich komputerowej analizie. Jeśli wycelujemy nasz obiektyw w niebo, to w pierwszej chwili możemy się rozczarować, bo jeżeli będziemy mieli szczęście, to na ekranie pojawi się jedna, najwyżej 2 jasne gwiazdy. Tutaj mamy na ekranie pokazaną właśnie klatkę powiększoną z obrazem zaledwie jednej gwiazdy widocznej na zdjęciu. I nic nie pomoże podjaśnianie, dlatego że ta kamera nie jest chłodzona, ma duże szumy i trudno nam będzie odróżnić, który z jasnych pikseli jest szumem, a który gwiazdą. To, co zwykle w takich przypadkach robią zawodowi astronomowie, to robią zdjęcie z zasłoniętym obiektywem, tak zwaną ciemną klatkę, a następnie odejmują ją od naszego zdjęcia. W ten sposób można się pozbyć części zniekształceń i w tej chwili już znacznie wyraźniej widać jedną gwiazdę na tym zdjęciu. Jeżeli jednak chcemy dalej poprawić jakość naszego zdjęcia, musimy wykonać dużą liczbę, około 100 zdjęć, a następnie nałożyć je na siebie. Pamiętamy jednak, że Ziemia się obraca, gwiazdy na niebie się przesuwają. Jeżeli nasz statyw jest nieruchomy, to obraz gwiazdy zobaczymy w coraz to innych punktach. Dlatego przed nałożeniem należy te klatki tak przesunąć, żeby poszczególne obrazy danej gwiazdy nałożyły się na siebie. Taką możliwość dają nam różne programy astronomiczne, o których wspomniałem. Po nałożeniu na siebie okazuje się, że rzeczywiście widać znacznie więcej gwiazd. Jeżeli chcemy zmierzyć ich jasność, to w tym momencie uruchamiamy specjalny program, do taki jak na przykład Iris czy Teleauto, do pomiaru jasności. A jeżeli chcemy go zaprezentować wizualnie, na przykład w internecie, czy wydrukować, to jeszcze możemy nieco poprawić kontrast, zwiększając jasność tego zdjęcia. Przy tak dużym powiększeniu, jakie tutaj zastosowałem, dobrze widać strukturę sensora CCD,
Każdy pojedynczy piksel widać tutaj jako oddzielny kwadracik i widać, że gwiazdy na skutek rozproszenia w atmosferze i w obiektywie naszego aparatu nie są dokładnie punktami, ale nieco rozmytymi plamkami. Spróbujmy podsumować, co jest niezbędne do zrobienia takiego najprostszego obserwatorium astronomicznego z możliwością cyfrowej rejestracji obrazu. Potrzebujemy kamery CCD, potrzebujemy komputera z wyjściem USB, potrzebujemy statywu i potrzebujemy obiektywu, który można wykorzystać z aparatu. Można też kupić w komisie za 30 zł. Jeszcze o czym zapomnieliśmy? Jak przymocować ten obiektyw do kamery? Na pewno będą potrzebne złączki. Tak jest, taką złączkę można za jedyne 35 zł kupić, a kamera CCD też nie musi być kamerą profesjonalną. Wystarczy nam kamera internetowa, którą można nabyć w cenie od 200 do 400 zł. Do tego najzwyklejszy w świecie statyw fotograficzny.